Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz kandydatki na prezydenta Wrocławia, pani Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Proszę bardzo, panie premierze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zacznę od podziękowań dla wszystkich, którzy wzięli udział we Wrocławiu w wyborach. To jest bardzo ważne, żeby uczestniczyć, żeby ta demokracja rzeczywiście funkcjonowała. I w szczególności podziękowań dla tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość i na naszą kandydatkę. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. To dla nas ogromnie istotne. Powiększyliśmy dwukrotnie poparcie w Radzie. No i jestem głęboko przekonany, że mamy szansę na to, żeby pani Mirosława Stachowiak-Różecka została prezydentem Wrocławia. Można postawić pytanie, dobrze, ale jak mają patrzeć na to wrocławianie? Jak to wygląda z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Wrocławia? Otóż sądzę, że naprawdę można tutaj wysunąć wiele argumentów, ale mówiąc w pewnym skrócie, to jest tak. Wrocław jest pięknym miastem i bardzo ważnym miastem i Wrocław ma piękną fasadę. I żeby było jasne, to dobrze, to bardzo dobrze, że tak jest. Ale poza fasadą są także tyły. Miasto to budynki różnego rodzaju, to ulice, infrastruktura, ale to przede wszystkim ludzie. Miasto tworzą ludzie. Jest takie pytanie, co dla tych ludzi? Czy to, co dzieje się we Wrocławiu w ciągu ostatnich lat, rzeczywiście im służy tak, jak powinno służyć? Czy to wielkie zadłużenie Wrocławia, bo to jest miasto bardzo zadłużone, służy przeciętnemu obywatelowi, temu, który nie mieszka tutaj w Śródmieściu, który bardzo często ma kłopoty z tym, żeby tutaj dotrzeć. Tu jest tak, że są wielkie, piękne gmachy, ale często bywają puste. Czy jest rozbudowywana infrastruktura, czy odnawiane są te inne części miasta, te, które nie są tutaj w samym centrum, czy to wszystko, co tutaj się dzieje, jest zawsze robione w sposób uczciwy i sprawny. Bo przecież takie bardzo często padające uzasadnienie sensowności kontynuacji we Wrocławiu odnosi się właśnie do tej sprawności, bo bardzo często pada słowo menadżer. Ale menadżer powinien być sprawny, a tutaj z tą sprawnością bywa bardzo, bardzo różnie. I dlatego jestem głęboko przekonany, że z punktu widzenia interesu wrocławian zmiana jest potrzebna. Zmiana na osobę nową w tym miejscu, a jednocześnie mającą duże doświadczenie samorządowe, osobę energiczną, i osobę, która wbrew temu, co często próbuje się tutaj mówić, właśnie menadżerem jest, która była producentem filmowym, która uratowała tutejszą wytwórnię filmową, która ma także uprawnienia brokerskie, akurat w tej chwili uprawia ten zawód. Osobę, która w tym świecie menadżmentu, w świecie zarządzania, także wielkimi przedsięwzięciami jest obyta. My mamy takiego kandydata, i to hasło czas na zmiany, sądzę, w tym wypadku jest wypełnione także treścią, którą pozwolę sobie tutaj przy pani określić jako treść personalna. No i jest jeszcze kwestia postawy, kwestia empatii, bo mamy takie wrażenie, że tu władza jest nieco znużona, już jakby troszkę odwrócona od ludzi, może skoncentrowana na jakichś innych celach, innych perspektywach. Każdy oczywiście ma prawo do swoich ambicji, ale miastem powinni zarządzać ci, dla których ono jest najważniejsze i których ambicje są skoncentrowane właśnie na mieście i którzy mają w sobie bardzo wiele empatii. Empatii, czyli poczucia tego, że inni, a nie tylko ja, są ważni. I że dla tych innych, a w szczególności dla tych, którzy są w gorszej sytuacji, trzeba pracować. Że trzeba ich słuchać i trzeba im służyć. Ja jestem przekonany, że pani, którą
przedstawiliśmy Państwu jako kandydatkę na prezydenta, wszystkie te warunki spełnia. I dlatego z całego serca proszę mieszkańców Wrocławia, po pierwsze o to, żeby niezależnie od tych wszystkich zaburzeń, które miały miejsce, poszli na te wybory i żeby głosowali na panią Mirosławę Stachowiak-Różecką, żeby poparli zmianę, poparli dobrą zmianę dla Wrocławia. Ale wspomniałem tutaj o zamieszaniu, wspomniałem o tym wszystkim, co łączy się z wyborami. To zjawisko naprawdę bardzo niebezpieczne i nie chodzi tylko o odłożenie ogłoszenia wyniku wyborów, o to, że nawet w ostatnim momencie, kiedy już ogłaszano ten wynik, najwyraźniej komisja nie chciała ogłaszać, kto wygrał w sensie liczb, jeżeli chodzi o głosowania do sejmików wojewódzkich. To było bardzo charakterystyczne, no to wskazuje na stronniczość. Chodzi o cały ten proces, który stawia pod bardzo wielkim znakiem zapytania rzetelność tych wszystkich obliczeń, czyli funkcjonowanie polskiej demokracji, bo bez rzetelnie obliczanych głosów w wyborach demokracja staje się kompletną fikcją. I dlatego chciałem tutaj jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałem w Katowicach. 13 grudnia będziemy mieli demonstrację, której celem będzie zaprotestowanie przeciwko tym wszystkim manipulacjom wokół wyborów. To po pierwsze będzie zaprotestowanie przeciwko łamaniom zasad praworządności i demokracji, także wobec dziennikarzy. Proszę sobie przypomnieć, że dwaj dziennikarze spośród tych, którzy byli w gmachu Państwowej Komisji Wyborczej, zostali zatrzymani, bez żadnego powodu wypełniali swoje funkcje. Nie wiadomo dlaczego akurat oni, bo było tam wielu innych dziennikarzy, ich nie zatrzymano. Wyprowadzeni w kajdankach, postawieni przed sądem i wyroku jeszcze nie ma, zostali zwolnieni. No ale to jest naprawdę wydarzenie, którego dotąd nie było, no przynajmniej jeżeli chodzi o taką skalę ogólnopolską. Zdarzały się takie incydenty gdzieś na poziomie samorządów, gdzie funkcjonowały różnego rodzaju bardzo złe układy między władzami samorządowymi, władzami prokuratorskimi, władzami policyjnymi. Natomiast tu w Warszawie, czy w ogóle w dużych ośrodkach, tego rodzaju zdarzeń nie było i to jest też nowa jakość i też jakość bardzo zła. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić. Będziemy się temu przeciwstawiać właśnie wspólnie 13 grudnia. Dziękuję bardzo.